Dobra, tak jak obiecałem, zajmujemy się po kolei testowaniem kolejności efektów, żeby mniej więcej obczaić, jak to by brzmiało. Do zasilania tych efektów tutaj używam takiego zasilacza firmy Janki. Bardzo dobra polska firma. Także tutaj mamy podpięty kompresor jojo i akurat kaczka Rocktrona. Zresztą tutaj nieważne jakiej firmy. Generalnie chodzi o sam zestaw efektów i kolejność, do jakiej podpinamy. Czysty kanał, bez żadnego efektu. To jest sama kaczka. Uwaga, szpanerskie kapcie. Tak kwaczę, teraz sam kompresor. Teraz, skoro już mamy kompresor ustawiony, słyszycie brzmienie. Teraz włączamy kwaczkę. Samo bez kompresora. Troszkę może zwiększę sobie. Teraz z powrotem. Czysty sygnał. Teraz dajcie mi chwilę na przemieszczenie tychże urządzeń. Napijcie się tej kawusi, bo jeszcze tu nie skończyłem. Ale włączcie filmik Forfeiter, jeśli nie znacie jeszcze. Dobra, almost done. Dobra, nie zmieniałem ustawień ani kaczki, ani kompresora. Teraz znowu damy, żeby nie dojść tego. czysty kanał. W komentarzach piszcie, co sądzicie o tych ustawieniach. Bardzo jestem ciekaw waszej opinii, bo tutaj właściwie to, co bym powiedział, to by zasugerowało ewentualnie odpowiedź. Zobaczymy, co się rozstrzygnie po komentarzach. Więc zapraszam do odsłuchania następnego materiału. Być może będzie on poświęcony jeszcze tej samej sprawie, tylko że na przesterze. Żegnajcie.